Podczas dzisiejszego public hearing przedstawiony został projekt połączenia szelfu norweskiego przez Danię z Polską. To jest projekt norwesko-duńsko-polski, polski gaz system PGNiG, duński Energinet i norweskie Gasco są zaangażowane. W tej konferencji dzisiejszej wziął udział komisarz wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Szewczowicz. Mamy poparcie Komisji Europejskiej, mamy poparcie polityczne z Norwegii, Danii. Oczywiście także jest to projekt polskiego rządu. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby przed 2022 rokiem ten projekt był ukończony. My nie ukrywamy, że jest to projekt konkurencyjny wobec Nord Stream 2. Tu wszyscy podkreślali też od strony takiej biznesowej, od strony rynkowej, że to jest jakby zmienia logikę też rynku gazowego w Europie, że jest, będzie rzeczywiście zróżnicowaniem, różnorodnością, że będzie też dobre dla konkurencyjności. Myślę, że jest to projekt pod każdym względem, również pod względem politycznym, geopolitycznym, ale też pod względem tym właśnie biznesowym znacznie lepszy niż projekt Nord Stream 2, który też jest moim zdaniem swojego ducha przeciwko solidarności europejskiej. Brama Północna jest na tyle, jest dlatego ważna, że po pierwsze my w 60% zależymy od gazu rosyjskiego. To jest kwestia opcji, że my musimy mieć możliwość wyboru. Nord Stream 2 jest niebezpiecznym projektem także pod tym względem, że chodzi o sprowadzenie gazu nie w zasadzie dla Niemiec, tylko dla całej Europy środkowo-wschodniej, bo on by potem, ten gaz byłby rozprowadzony przez gazociąg Opal w dół, na południe, do Czech, Słowacji i tak dalej. I jest to projekt, który by oczywiście uzależniałby kraje Europy Środkowo-Wschodniej jeszcze bardziej od dostaw gazu rosyjskiego przy pośrednictwie niemieckim. Rosja używa energii, polityka energetyczna jest częścią w zasadzie ogólnej strategii Rosji, a dzisiaj wszyscy wiedzą, że jest to strategia nie nastawiona na współpracę, prawda? Bo my chcemy oczywiście współpracować z Rosją. Chcielibyśmy, żeby to była normalna i przyjazna współpraca w różnych dziedzinach, także w tej, ale tak nie jest. My nie możemy w dziedzinie energii być jakby uzależnieni w dziedzinie gazu tylko od strony wschodniej, a ten projekt spina nas z Zachodem, z Północą, zmienia sytuację w Europie. Mam nadzieję, zmieni w Europie Środkowej, też w regionie Bałtyku. Więc on ma naprawdę ogromne znaczenie, a przy tym, jak powiadam, jest bardzo atrakcyjny również dla firmy wytwórczej Statoil w Norwegii, która szuka nowego rynku, dla Duńczyków. Odbyło się niedawno, pod koniec tamtego tygodnia, spotkanie w Rzeszowie prezydentów grupy V4, to się mówi, czyli Grupy Wyszehradzkiej, i oni skrytykowali projekt Nord Stream 2, a jednocześnie w kuluarach bardzo wspierali i bardzo się interesowali tym projektem Bramy Północnej. I would like to thank Professor Krasnodębski for organizing today's hearing on the Northern Gate. We from the European Commission believe that it could be very important project, which would help us to diversify the supply of gas to the region of Central and Eastern Europe, which unfortunately until today is paying higher prices than the Western partners because of lack of proper interconnectors and also because of not that much diversified supplies. So I believe that today's discussion showed the support for the project, not only from the European Parliament and the Commission, but also from Norway and Denmark. And now, of course, we wait for the conclusion of feasibility study, then open season test, and then I believe that would all permit us to proceed further with this very exciting project. The promoters of the Northern Gate should be confident that Norwegian gas is available. A tie-in to the Norwegian system seems technically feasible, but it isn't a further process between the companies themselves that actually will decide whether this is a commercial interesting possibility.
Jest to ambitny projekt. Widzieliśmy tutaj wszystkie strony zaangażowane w ten projekt, wypowiadały się na ten temat zarówno ze sfery politycznej, jak i spółek. Obecnie prowadzimy studium wykonalności wraz z duńską spółką Energinet. Wyniki tego studium będą na koniec tego roku i to nam da podstawę do zakomunikowania, w jakiej formule ten projekt jest wykonany. Bardzo pożyteczna sesja zorganizowana przez pana posła Krasnodębskiego. Nie często mamy okoliczność zadawania się naraz z tak dużą grupą polityków, którzy na pewno są opiniotwórczy, a przynajmniej powinni być. Pokazywaliśmy plany i fakty i część z tych, czyli bardziej ta sesja była w dużym stopniu była informacyjna, ale to jest, jak się okazało, pożyteczne, dlatego że ja widziałem z tonu pytań tutaj ze spotkań, że całej szeregu informacji po prostu politycy nie mają. Z taki bezpośredni przekaz się przydał. Nie wiedzą na przykład, że mamy my, to znaczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, czyli PGNiG, ma 18 koncesji na Morzu Północnym i produkuje na nich gaz własny. Nie wiedzieli, że mamy oprócz daty 2022 rok, kiedy wygasa kontrakt z Gazpromem, nie było wiadomo, że w 2019 roku musimy być już gotowi do rozmów, bo tak przewiduje umowa międzyrządowa, którą zawarliśmy, znaczy Polska zawarła kiedyś tam bardzo niepotrzebnie z Rosjanami. Wszyscy na to mówią Baltic Pipe, co jest wielką pomyłką i nieporozumieniem. Baltic Pipe to jest połączenie międzysystemowe między Polską a Danią, które jeżeli nie będzie pociągnięte dalej, jest nam do niczego niepotrzebne, bo Dania nie ma gazu, więc ten gazociąg jest nam niepotrzebny. On jest potrzebny nam, Baltic Pipe, tylko wtedy, jeśli będzie w całym ciągu połączenia, aż do złóż, które mamy na Morzu Północnym. Sam z siebie jest tylko przedłużeniem Nord Streamu, czyli wręcz szkodliwą dla nas inicjatywą.